znowu właśnie wygrywa, wygrywa Prędota, tę piłkę kapitalnie. Kaszowski, Prędota chyba na spalonym. Jeszcze Pana Kaszowski w polu karnym, tak jest, jedenastka dla klubu z Gliwic. Doskonała szansa po temu, by podwyższyć prowadzenie. Jeszcze żółta kartka także dla Polczaka. Gamla bodajże zawsze strzelał w drugiej lidze. Zobaczymy, idzie tutaj powoli. I dosyć był skuteczny właśnie. Tak, jeszcze porada jakaś ze strony Mariusza Muszalika. Zdecydowanie tak, był karny tutaj, troszeczkę przypadkowa, złapał za rękę umiejętnie Kaszowski, tutaj się przewrócił i 100% karny. No i zobaczymy, czy Paweł Gamla wygra pojedynek z Marcinem Cabajem. Jeśli wygra, będzie 2-0 i Piast będzie już bardzo bliski zwycięstwa w swoim premierowym meczu w Ekstraklasie. Poczekajmy. 32-letni Paweł Gamla, który debiutuje w pierwszej lidze piłkarskiej, zobaczmy jak wytrzyma tę presję. Gamla, pewne uderzenie, 2-0, 68. minuta gry, Piast Gliwice, Krakowia, 2-0 w Wodzisławiu. Naprawdę, to Piast gra, może bym przesadził, jak powiedziałbym, że doskonale, ale jak na Beniaminkę, naprawdę to wygląda na dzień dzisiejszy, jakby Krakowia była tym Beniaminkiem, a Piast jest tą drużyną właśnie, to i Żam, która już gra ileś sezonów w Ekstraklasie. Pewne uderzenie, zmylony Marcin Cabaj, bezapelacyjny gol